Siemaneczko, jestem PPTM Games. Witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy sobie kosić trawy. Opraszamy sobie dzisiaj dwie łąki, bo jeszcze dzisiaj będę próbował odrzucić sobie obornik. Obornik jest przygotowany z case'em właśnie na polu, więc siadamy, lecimy z tematem. Parę gości doszło właśnie na, jak widzicie, na konto z tego względu, że panele no, produkowałem troszeczkę nadmiaru właśnie prądu i został on sprzedany, więc dlatego nam przyszło 3000, coś po 3000 nam przyszło właśnie za panele, więc naprawdę fajny, fajny tutaj pieniążek nam wpadł i jeszcze dodatkowo na to by móc coś jeszcze zainwestować, a po pierwsze, żeby nam się jak najmniej dobrać pieniędzy, ewentualnych pieniędzy na właśnie palę łukową. Więc tak, lecimy, nie śpimy, bo naprawdę jest niemiłosiernie, trzeba to obtaszać, trzeba to obgalać, wszystko trzeba robić, by wszystko było jak ta lala zrobione. Aż tak wyjdzie, zobaczymy, szczerze mówiąc. I tak, mam odcinek po odcinku nagrywany, możecie spojrzeć w prawym górnym rogu, więc ciśniemy nagrywaniem jak najwięcej. I tak, miał być dzisiaj nowy nabytek właśnie odnośnie łąk, czyli miałoby się ma kosiarkę, bo tak liczę na tą kosiarkę, ale stwierdziłem, że jednak nie kupuję, bo jeszcze ta się zbytnio tak powiem nie napacowała, więc moje jeszcze nie ryzykuję, nie kupuję, mimo że oglądałem kosiarki, ale powiedziałem, że tak sama szoska jaka jest jeszcze w miarę do stanie, to mówię, nie będę kupował, nie będę jeżdżał siebie pajaca, nie będę inwestował teraz niepotrzebnych pieniędzy, czyli wiem, że mam no jeszcze stówkę do wyłożenia, 20 tysięcy do wyłożenia, z tego względu, że dogadałem się z firmą, która właśnie mi robi mi halę łukową, bo tam wiadomo, teraz już na produkcji jest, będzie ona jest tam spawana, tam wyginana, nie wnikam w to, jak to wygląda proces produkcji tego iż obiektu. Dogadałem się jeszcze z nimi odnośnie, proszę Państwa, garażu blaszanego. Garaż dość sporych rozmiarów, bo chyba nawet większy jak ta hala łukowa. Wiadomo, blaszak, tak to blaszak, zbytnio rewelacji to nie będzie. Głównie, żeby tam, można powiedzieć, bizon na zimę się schował i to wszystko będzie pod tym względem. Więc szału nie będzie, ale będą dwa obiekty postawione, więc ja się bardzo z tego cieszę, że idziemy dość taki no grubszy moim zdaniem rozwój, później mogę się wykręcić, większy rozwój właśnie odnośnie takich obiektów, bo naprawdę maszyn przybywa, a miejsca na nie zbytnio to nie ma. Więc dogadałem się 50 tysięcy, takie coś jeszcze mnie kosztowało, więc całościowo muszę jeszcze mieć 120 tysięcy, proszę Państwa, 120 polskich złotych na doinwestowanie właśnie tego mojego, można powiedzieć, tak zwanego projektu, który tu będzie realizowany. Sporo, naprawdę sporo pieniędzy trzeba mieć, no ale coś za coś. Jeśli chcę mieć wygodę, chcę mieć wszystko pod dachem, i mieć na przyszłość, na wiecie, blaszaka będę miał, blaszaka, czy jeszcze tak do końca nie wiem, czy hali łukowej otwartej też nie będę miał, bo też tak sobie rozmawialiśmy właśnie z przedstawicielem tej firmy, bo są takie właśnie dwie opcje. Bo jeśli stawiam halę łukową, to powiedział, no moim zdaniem mówi pasowałoby ci mieć halę łukową otwartą, jeśli by ci to nie przeszkadzało. I tak sobie suma suma, tak porozmawialiśmy, może i to nie jest głupia opcja, mieć halę łukową otwartą, bo w sumie na co mi zamknięta hala łukowa, na przyczepy, czy na pług, czy coś tego typu indeseń, tak? Więc myślę, że jedna hala łukowa będzie właśnie otwarta, typowo przejazdówka, a druga będzie tylko do przyczep, być półotwarta, czyli z jednej strony będzie hala łukowa właśnie z jednej strony będzie otwarta, a z drugiej będzie zamknięta. O, to chciałem powiedzieć, muszę zamienić się.
Więc to będzie 50, to będzie 150. Będzie kuźwa, czemu taka różnica? Tamta będzie mniejsza, ta laupowa, chyba że jeszcze coś innego wymyślimy. Tam z tym przedstawicielem może będzie w tych pieniądzach podobnych, tylko że tam chyba 10 tysięcy samych złota kosztował, czyli 10 tysięcy złotami podwójnymi, a stówę właśnie z jedną stroną. Zobaczymy. Jestem ciekaw, co on mi jeszcze przyniesie, no bo chciałbym mieć tutaj taki konkretniejszy rozwój na te maszyny, miejsce na te maszyny. Jeśli nie, to wiecie, ja się nie boję, kredyt jeszcze mogę wziąć stówę, no chyba 130 tysięcy mogę wziąć kredytu, więc na upadku ja sobie to wezmę wtedy i ja sobie tak to dopieszczę, żeby mi to, co się mówi, oszy nie choliło. Polo brachy jaki będzie, to już tam jest mało ważne, bo w późniejszym czasie, co ja już będę remontował, bądź nawet nie remontował, tylko będę stawiał, to zdaje mi się, że to już będzie dość spore inwestycje. Będzie spora inwestycja, czyli to będzie już inwestycja w dom. Inwestycja w dom, ponieważ dom już mi się sypie. Wiadomo, już to mówiłem chyba 3 odcinki, 4 odcinki temu, nie pamiętam już. Właśnie o to, że chcę też postawić nowy dom. Ale wiadomo, koszt domu teraz postawienie to jest mniej więcej granica 700 tysięcy. 700 tysięcy złotych, proszę Państwa. To już jest budżet, który naprawdę jest abstrakcyjny, bo remont domu zbytnio mi się nie opłaca, bo mury już nie są w takim stanie, by móc je remontować, ten dom, ten obiekt. Więc prowadziłem sobie masażką, bo to było poprzednio, już kiedyś mówiłem na odcinku, że przyszedł majster, stwierdził, że jednak jeśli mamy pakować teraz 300 czy 300 z hakiem, bo naprawdę jest tyle roboty w tym domu, tam trzeba naprawdę kupę pieniędzy pakować, to mówi, nie opłacać się, kochany, nie opłacać się, moim zdaniem postaw sobie nowy dom. I kurna, nowy dom to nie jest też mały koszt. Ja raz 300 tysięcy, 350 tysięcy, czy nawet 400 tysięcy za remont, to nie jest mały dom. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale takie fakty są. Moje nie są pierwszej młodości, ja tutaj wtedy co dałem tutaj, licytowałem to gospodarstwo, to jednak tutaj ten dom nie był jakiejś tej pierwszej świeżości, więc tam coś było więcej do roboty. A tu już mniejsza o to. Więc stwierdziliśmy, że jednak będziemy stawiać ten dom. No ale żeby to postawić, no jednak tu już trzeba będzie mieć koszt, te 700 tysięcy, tak myślę, 700-750 tysięcy. Tego już bym nie chciał robić na gotówkę, tylko za kredyt, więc jeśli spłacam chociaż ten kredyt, który mam z ziemi, ewentualnie jeszcze kredyt z hali łukowej właśnie, który wezmę pewnie, no bardzo już będę się zaciągnąć, bo to już jest nieodwracalne właśnie pod tym względem, a więc to będzie mi tu przeszkadzało. Dobrać jeszcze stówy, pozwolę wziąć do tej hali, postawię. Więc następny obiekt, który prawdopodobnie już będzie stawiany, to już będzie sam dom. 500 tysięcy. A to już będę celował w tym, żeby zarobić na to pieniądze. Myślę, że te hektary, które mam, dadzą mi możliwość, mleko, które mam, dadzą mi możliwość na to, żeby postawić. Nie mówię, że to już będzie w odstępie, nie wiem, roku, dwóch. To zbieranie pieniędzy na pewno troszeczkę będzie mnie czasu. Będę zbierał te pieniądze, ale wiadomo, coś chcę tu zrobić. Wiadomo, że niektórzy mówią, remont, jeśli jest dom, lepiej wyremontować. Jeśli by to był mój rodzinny dom, to tak. Jeśli to był kupowany dom, to już na to tak nie patrzę. Jednak postawię sobie dom, bo wiem, co mam. No w dzisiejszych czasach to wiadomo, że tu im więcej, wiecie, zainwestuję, bo wiadomo, wszystkie te obiekty, te budynki, które mam, też w długim czasie prawdopodobnie też pójdą dłuższym, czy prędzej, czy później też pójdą do rozbiórki, co niektóre, czyli garaż, nie wiem, jata, tego typu rzeczy, pójdą do rozbiórki, tak? Pójdą do rozbiórki i będę chciał w tym miejscu chciał postawić innego. Więc tutaj mam trochę pola do pola popisu, więc tutaj jak liczyłem kiedyś tak sobie orientacyjnie, żeby zrobić sobie tak, jak ja to sobie widzę, to gospodarstwo, no to tak trzy bańki trzeba na same budynki mieć. 3 miliony na same budynki niezwiązane z hodowlami. Czyli właśnie, wiecie, no dom,
liczę jeszcze jakieś inne budynki, to około 3 baniek muszę mieć na to, żeby no mieć komfort psychiczny, że na tym się to nie zawali, nic się to nie stanie, bo to teraz różnie te wichury są, jednak tu trzeba to bardziej dopieszczać ten temat. Dobra, dojeżdżamy tutaj, może przejdziemy na długą łąkę, zobaczymy. I przejdziemy sobie do case'a. Właśnie. Bo już właśnie widzicie, stoi sobie biedaczek sobie tam. Pójdziemy teraz do case'a. Więc mówię, jest trochę tych rzeczy, jest trochę tej zabawy, tej pomyślunku. Może tak sobie mieć stworzoną tą gospodarkę, tak żebym ja miał komfort życiowy i psychiczny, i fizyczny, i wygodę, i tego typu rzeczy, tak? Oto mi od początku, odkąd to wziąłem. Słuchajcie, tak? I pali mi. Czekajcie, może dwójko będę jeździł, te 1000, niecałe 2000 obrotów. Tego względu, żebyśmy to mieli trochę lepiej do urzucenia. Czemu tak robię? Bo jednak tu będzie pszenica. Myślę, że jednak tutaj tego kawałka mi nie zrobił. Nie zniszczą, więc myślę, że tak. Tu będzie pszenica ozima. Tam będzie część pszenicy jarej. Zobaczymy, która wtedy lepiej mi odda. Trochę przytrzymało. Kejfika. Ja nie wiem, które bieki wrzucać. Nie wiem, brak mi teraz rzucania, bo już mam mniejszy bieg. Nawet nie mam miejsca i możliwości zrzucenia biegu. Nawet. Więc tak sobie stwierdziłem, że tu będzie tak ozima, pszenica, tam będzie jara. Zobaczymy, która mi lepiej mi to wyda. Tutaj poplonik posiewany, już jest elegancko. Zobaczymy, jak to wzejdzie w październiku już. W październiku, zobaczymy, jak to wzejdzie. To wypali, czy nie wypali? No, chciałbym tutaj parę akcji porobić. Jeszcze w tym miesiącu. A tym miesiącu. Wracają kosy sobie zrobię. Jeszcze pewnie porobię, znaczy pasowanie, czy tam szczepa. Pewnie już będą poza nagraniami. Chociaż tego jeszcze 100% nie wiem, bo szczepą dawno nie zbieraliśmy w sumie traw. Więc to też może by pasowało zrobić. Takie coś. Czekajcie, teraz tylko tak, muszę sobie, żebym na rzepach sobie nie wjeżdżał. Sobie tak zrobię. To sobie winkuluję tak, żebyśmy to jakoś mieli. Jakoś miało ręce i nogi. Pyk, wycofniemy. Nie wiem, czy to wypali tak, czy nie, ale zobaczymy. No i co miałem powiedzieć, proszę Państwa, odnośnie tego? Mówię, trochę takich inwestycji będzie. Mówię, teraz jeszcze tylko chciałem na wiosnę chciałem tylko kupić ciągnik, do niego osprzęt. Myślę, że na razie pod względem maszyn byśmy skończyli. Pól na razie chyba też. Możemy pytanie, trzeba wykupić te drzewa, które są na kołoż wymagane. To tak. Ale reszta chyba raczej już tak nie będziemy sobie cisnąć. No bo tak, teraz weźmy tutaj jeszcze jedną dzierżawę, tam miała być też obsiewana na odcinku, ale chyba tego rezygnuję. Bo jednak chciałbym tam zrobić odcinek. Znaczy chyba nie wiem, z nawozów, do pysków, zobaczymy coś w tym stylu. To skopina nie wyjdzie. Dobra, teraz tak, żebyśmy jakoś mieli ładnie to podobne, żebyśmy nie wyjechali mocno. Dobra, coś takiego. Dobra. Więc mówię, tutaj jest taki... rozwój, taki konkretniejszy, tak mi się zdaje. Powinno fajnie sobie wypalić, jak wypali to będzie dobrze, jeśli nie, no to ja sobie strzelę w kolano. Po prostu. Tym przeinwestowywaniem, można powiedzieć, w pewnym sensie. Też mi się zdaje, że przeinwestowywać to raczej tu nie mam opcji nawet. Bo to chodzi, żeby właśnie było inwestowanie na całego. Więc
Trzeba będzie to pokombinować. Ogólnie też się dowiadywałem odnośnie zasypu tego rowku, stawku, nie wiem jak to powiedzieć, który właśnie dzieli łąkę z tym polem. Mogę sobie to zrobić już, mam pozwolenie, bez żadnych problemów. Dla mnie większych problemów nie było. Więc tu będzie elegancko, będziemy zasypywać to i będziemy troszkę ten teren trochę równać. Bo trochę tu jest ten teren, no jak widzicie, jest ciulowy względem tej uprawy, tam ta łąka jest nierówna. Tutaj też tak trochę jest 5x10. Pod tym względem zobaczymy jak to wszystko wypali. Teraz tak, byśmy zrobili sobie cyk. Cyk. I wejdziemy sobie teraz w drugą stronę. Więc powiem, trochę tu będzie inwestowania, a powiem, tu będzie sporo inwestowania. A jeszcze maszynki w późniejszym czasie, bo pewno silnik też będzie wlatywał, bo silnik już mówiłem w poprzednim odcinku, że on taki znaleziony, że naprawdę tutaj ten silnik będzie musiał wlecieć, ale to za grube pieniądze, powtarzam, pieniądze grube, bo znalazłem to naprawdę betata dla mnie, taki będę sobie chciał kupić. Od tego case'a nie wiem, czy będzie w ogóle radził, zresztą nie, no może będzie radził. Zobaczymy, może plany mi się zmienią, może coś będzie lepszego. Tego nie wiem. Jak to wszystko finalnie wyjdzie, bo to ciężko jest, proszę Państwa, mówić o czymś. Ile to jest? Pyk. Cyk, tak sobie rzucimy. Trochę tak nie zapada coś, że powinna korzystać, ale dobra. Tak to będzie. Dobra, teraz tak. Trochę roboty do ogarnięcia to będę miał teraz. Patek, jak dobrze pójdzie wszystko. Zgodnie z planem. Bo nagrywam naprawdę na... Teraz będę jeszcze tak, może nie taki mocny, ale chciałbym naprawdę nagrać na sporo od razu. Ale wiem, że na pewno od 1 sierpnia muszę mieć ponagrywany no parę odcinków. Na pewno na zapas na dziś do 11 sierpnia na pewno będę musiał mieć ponagrywane więcej odcinków. Bo jednak może jakieś jakie będą, to może tak będą mi przeszkadzać. Ale że pan jeszcze czas ponagrywać. Tego jeszcze nie wiem. A tak fajnie idzie, buta. Tym wszystkim. No ale fajnie. Staram się codziennie w miarę, codziennie wlatują odcinki, jak na razie. Żadnego pośliznu nie mam. Ogólnie tylko pamiętam z jednego... Jeden dzień miałem taki, że nie miałem wcale odcinka. Ale to była wyższa sprawa, nie można było nagrać. A teraz na szczęście jakoś tam to fajnie idzie. I to dziennie te odcinki z tego gospodarstwa i są. Więc ciekawie jak to wszystko wyjdzie. Czy tak mi się uda do końca wakacji, a później już do pewnie jakiej 25. No zobaczymy. Zobaczymy wszystko jak to wszystko finalnie wyjdzie. Kurwa, muli, ale idzie. Na 20.50 kurwa. Trzeba zakończyć. Trzeba na stać prędzej. Trzeba ogarnąć, jechać parę miejsc. Więc trzeba nie zaraz skończyć ten odcineczek. Niestety troszeczkę pewnie krótszy. Ale mam szczerze, fajnie to wygląda. Ten robotniczek. Chcę tutaj nie robić tego wcale talerzowanka, bo okaże się nie no, na ścielnisko. To był na ścieżkę, przepraszam. To było, ścieżka to była, to więc teraz trochę lipa była. A jeszcze kurwa, przecież kokrytę musimy ściąć. O Jezu, tam się przypomniało. Kokrytę trzeba ściąć. Na odcinku. No to sobie na 3-4 odcinki muszę sobie ściąć. No to zajebiście. A myśmy tak ładnie tu pójdzie. Zgodnie z moim zamierzeniem, a tu jednak lipa. No,
To zdrowo będzie, na pewno będzie zdrowo. Dobra, nie przedłużam. Dzisiejszy odcinek byłby to na tyle. Jeśli taki odcinek mi się spodoba, to zapierdolę komentarz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się do tego odcinka. Na razie, cześć.